ogromny sukces i wyróżnienie. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest 6. placówką medyczną w Polsce, która będzie mogła wykonywać przeszczepianie serc. Taką decyzję wydał właśnie minister zdrowia. O tę decyzję specjaliści z tego szpitala starali się ponad 1,5 roku. Teraz będzie to możliwe. Są lekarze, którzy mogą wykonywać te zabiegi, jest sprzęt i pacjenci, którzy już czekają na nowe serca. Starania o dołączenie do grona placówek, które mogą przeszczepiać serce, rozpoczęły się 2 lata temu, gdy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu powstało Centrum Chorób Serca. Bardzo wiele rzeczy się udało i to jest jedna z tych, o których wszyscy, myślę, marzyliśmy, bo chcielibyśmy, żeby te nasze działania skończyły się zgodą na transplantację. Aby wykonywać transplantację serca, zaproszono do współpracy specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Przechodząc w tym składzie, którym dysponujemy, byliśmy przygotowani tak naprawdę od pierwszego dnia. Szpital, który ubiega się o pozwolenie na wykonywanie przeszczepów, musi spełnić wiele warunków, głównie dotyczących personelu. Mamy doskonałych ludzi i wspaniały zespół, bo to jest praca zespołowa. Szpital od wielu lat prowadził transplantację, czy wykonywał transplantację, prowadził program transplantacyjny, czyli jest doświadczenie. Dolnoślązacy wymagający przeszczepów odsyłani byli do Zabrza. Teraz będą operowani i leczeni na miejscu. W naszym szpitalu czeka 2 pacjentów. Na liście mamy łącznie 5. Ta lista została uruchomiona w zeszłym tygodniu i siłą rzeczy nie mogło nagle zdarzyć się tak, żebyśmy ukrywali jakąś rzeszę pacjentów. Ci, którzy tego wymagali wcześniej, zostali zgłoszeni w innych ośrodkach. Oczywiście głównie w ośrodku zabrzańskim. Pan Adam miał wrodzoną wadę serca. Kilka dni temu konieczna była poważna operacja, rekonstrukcja zastawek. Jakbym tego nie usunął, to wiązało się to z nadciśnieniem płucnym i prawdopodobnie transplantacją płuc. Dzięki operacji pacjent ma szansę wrócić do normalnego życia. Teraz jak się pan czuje? Ogólnie dobrze. Ubolały trochę, ale to normalne podobno po operacji. Czyli to ogromna nadzieja na to, że wszystko wróci do normy. Prawdopodobnie będzie wszystko dobrze, raczej, że już jest dobrze i że wrócę do pełnej sprawności. Właśnie o taką szansę dla wymagających przeszczepu serca chodzi transplantologom i kardiologom. Oferujemy dolnoślązakom kilkumilionowej populacji pełen zakres kardiologii i kardiochirurgii. Lista osób, które czekają na nowe serce, jest bardzo długa. To ponad 415 pacjentów. Tymczasem w zeszłym roku takich operacji w całej Polsce wykonano 146. Katarzyna Sudnik, Echo 24.